Cześć, dzień dobry, witajcie na moim kanale, oczywiście kanał Pana Szefa. Słuchajcie, dzisiejszy temacik będzie dotyczył małego poradnika, który praktycznie może się przydać każdemu właścicielowi pojazdu, kto napotka jakiś tam problem, który zaraz poruszymy. Natomiast słuchajcie, chcę przywitać bardzo szczególnie tych, którzy po raz pierwszy oglądają ten kanał. Do przyłączenia się do kanału przekonacie się, że kanał powstał po to, żeby pomagać Wam, czyli ratować Wasze portfele. Generalnie kanał jest tylko i wyłącznie dla Was, byście mogli skorzystać z tych porad. Pewnie nie jeden zada sobie pytanie, no gościu, gadasz za każdym razem to samo. No tak, ale może się okazać, że ktoś ogląda po raz pierwszy i jeszcze mojego kanału nie zna. Więc słuchajcie, dzisiejszy temat będzie dotyczył czego? Czy to będzie samochód kombi, czy to będzie dostawczak, czy to będzie bus, czy to będzie może ciężarówka, czy to będzie diesel, czy benzyna, problem może się pojawić zawsze taki sam. Mianowicie problem będzie dotyczył czego? Napięcia odniesienia. Może się pojawić coś tego typu, co stworzy Wam bardzo duży problem, jeśli chodzi o pracę Waszego serca, Waszego Mustanga, który napędza Waszą całą tutaj machinę. Tak cudzysłowie mówiąc, nie? Natomiast generalnie skupiamy się na błędzie, który jest związany z błędem napięcia odniesienia. Jak to możemy ugryźć, jak to możemy zrozumieć, żeby się przekonać, o co mi tak naprawdę chodzi i co ten gościu chce nam przekazać. Więc słuchajcie, rzecz jest jaka. Jak wiecie, każdy jeden silnik, jaki by nie był, oczywiście mówimy tu o silniku, który napędzany jest już sterownikiem, czyli ma komputer zamontowany, znajdują się różnego rodzaju czujniki. Słuchajcie, te czujniki nie są jakimś cudem natury, to nie jest po prostu jakiś stwór z kosmosu. Najnormalniej w życiu to jest zazwyczaj czujnik, który ma wyjście analogowe, które bazuje się napięciem zasilania względem plusa bądź względem minusa. Ale żebyśmy mogli to zrozumieć, o co tak naprawdę chodzi, to ja Wam zaraz pewną kwestię wytłumaczę. Może się okazać sytuacja Wam czasem taka, że na przykład zaczyna Wam głupieć ciśnienie paliwa. Oczywiście mówimy tutaj o odczycie ciśnienia paliwa. Nie mówimy o tym, że Wasze ciśnienie paliwa na przykład faktycznie jest zaniżone. Tylko mówimy o tym, że Wasz czujniczek, który na przykład może wyglądać tak jak ten tutaj, ja pokazuję tylko mniej więcej, dlatego że czujników rodzaju może być wiele. Na przykład pokazuje Wam błąd ciśnienia. No i pierwsze co robimy? Lecimy do warsztatu. W warsztacie ktoś zapina komputer, wpina wtyczkę OBD i mówi: panie, uszkodzony czujnik. No właśnie. I teraz zrobi się schody. Robią się schody praktycznie rzecz biorąc. Dlaczego? Dlatego, że czujnik czasem nie jest tani, a może się okazać zbędnie zakupiony. Oczywiście nie będziemy dzisiaj poruszali kwestii mechanicznych uszkodzonych, czyli na przykład problem faktycznie z ciśnieniem paliwa czy z układem paliwowym, tylko tutaj skupiamy się na tej kwestii napięcia odniesienia. No i praktycznie rzecz biorąc, słuchajcie, na czym możemy się skupić i musimy się skupić? Każdy jeden czujnik, może nie każdy jeden, aczkolwiek większość czujników w samochodzie, który ma wyjście tradycyjne, analogowe, czyli nie jest jakimś PWM-em, bo zdarzają się, słuchajcie, czujniki takie. Co prawda powtarzam za dużo tego, słuchajcie, ale to jest po to, że niektórzy nie mają co oglądać na tym filmie, więc chociaż wypadałoby, żeby słuchali, nie? To tak na marginesie. W każdym razie lecimy dalej. Są czujniki, które mają faktycznie wyjście komunikujące się już z naszym EQ, czyli z naszym komputerem silnika, ale na przykład coś takiego jak czujnik na listwie paliwowej to jest najnormalniej w życiu coś, co podaje nam sygnał wyjściowy analogowy. Co znaczy analogowy? To znaczy, że do takiego czujnika musi dochodzić zasilanie, musi dochodzić biegun ujemny, biegun dodatni i oczywiście wartość tego napięcia względem plusa
bądź względem minusa, to jest wyjście sygnału, który jest z czujnika. Ale rzecz jest jaka? Żeby taki jeden, którykolwiek byśmy nie czepili się, czujnik pokazywał prawidłowo, on potrzebuje tej bazy swojej, czyli tego, na czym się musi bazować, prawidłowego. Czyli jeżeli uczepimy się takiego czujnika, jeżeli uczepimy się na przykład takiego czujnika, to jest czujnik od klimatyzacji. Tu jest czujnik od klimatyzacji. Nawet zaraz poruszymy temat tutaj czujnik indukcyjny, który jest zamontowany na wałku z grupy Mercedesa. On potrzebuje 5 V stałego i oczywiście masa, znaczy stałego, no stałego w sensie po włączeniu zapłonu, prawda? Do odczytu, jak i stałej masy. I jego sygnał wyjściowy jest już względem tej piątki, jest już wyjściem. No i wiadomo, musimy w pierwszej kolejności co? Jeżeli podchodzimy do sprawdzenia czujnika, sprawdzamy, czy na tym czujniku faktycznie znajduje się te 5 V. O ile ten czujnik zasilany jest 5, bo możecie trafić czujnik, który zasilany jest 12 V, aczkolwiek należy do bardzo do rzadkości, to od razu podkreślam. Ale czujnik, który zasilany jest 5 V, wiadomo, że on musi też posiadać masę. I bez względu na to, czy ta masa jest masą stałą, czyli taką, która jest dociągnięta na sztywno z naszego komputera, czy z instalacji, czy jest to masa kluczowana, która się pojawia w momencie włączenia zapłonu, ona być powinna. Ale co może się zdarzyć, gdy na przykład lecimy, czego się uczepimy? Uczepimy się naszego czujnika. Zobaczmy. Tutaj mamy czujniczek od klimatyzacji. No i może się równie dobrze okazać sytuacja taka. Przestała Wam działać klima, bo wyszedł błąd czujnika. No i co robimy? Lecimy do sklepu. Musimy kupić czujnik, bo kurka wodna, zrobiło się gorąco, a pasowałoby temat schłodzić. No właśnie, ale co w momencie zrobić, gdy zamontujemy czujnik i okaże się, że klimatyzacja dalej nie działa, bo jest dalej błąd naszego czujnika, bądź jakiekolwiek nowe błędy zaczynają się pojawiać po wpięciu nowego czujnika. A otóż dlaczego? Dlatego, że zobaczmy, mamy 3 piny. Mamy pin zasilający, czyli te nasze 5 V, mamy pin wyjściowy, czyli sygnał wyjściowy, który jest analogowym tym sygnałem wyjściowym do komputera i mamy masę. Ale co w momencie, gdy nasz czujnik jest zwarty? Co znaczy zwarty? Zwarty to znaczy w jego strukturze wewnętrznej nastąpiło zwarcie na przykład względem masy plus zostaje przywierany. I w ten czas robi się problem taki, że czujnik podaje nieprawidłowe wartości i sterownik czy komputer silnika pokazuje uszkodzenie tego czujnika. Ale on nie wie tak naprawdę, co ten czujnik ma w środku, co ten czujnik robi niedobrego, czy co może zrobić niedobrego. A sytuacja wygląda w ten sposób. Jeżeli on będzie miał te zasilanie swoje 5 V przywarte do masy, to może się okazać, że na przykład zamiast 5 V do niego dochodzi tylko 4. Dlaczego? Dlatego, że on sobie przywarł delikatnie tego plusa zasilającego do masy, dusi instalację, robi się spadek, na przykład czujnik jest tutaj od klimatyzacji zamontowany gdzieś tutaj pod spodem, jest, no mamy w każdym bądź razie. I co? I on na całej instalacji robi sobie spadek napięcia, nie uszkadzając naszego komputera. Dodatkowo może czasem na przykład się pojawić sytuacja, że on pojawi jakieś tam dodatkowe błędy. A dodatkowe błędy dlaczego? Dlatego, że zaczynając przywierać 5 V, jednocześnie zaczynają głupieć nasze czujniki inne, co przekłada się bardzo negatywnie na całą pracę całego układu. Dlatego też, gdyby się Wam zdarzyła sytuacja tego typu, że głupieje Wasza instalacja, że głupieje Wasz silnik, macie nieprawidłowe odczyty, to pamiętajcie o jednej takiej rzeczy. Trzeba się troszeczkę zdoktoryzować, chyba że ktoś metodą z psychologii próbuje załatwić, no to zapina wtyczkę, odczytuje błąd, każe kupować czujnik, no i tak sobie lecimy dalej, aż kończymy na wymianie komputera. No, czasem też takie przypadki się zdarzały. W każdym bądź razie rzecz jest jaka. Musimy wypinać wszystkie czujniki po kolei, jeżeli, i tutaj uwaga, jeżeli napięcie na którymśkolwiek czujniku, którymkolwiek, który będziemy badali, jest zaniżone, bo na przykład jest czujnik tutaj, o tu, czujnik położenia wałka. I gdyby on mi wyświetlił w tym momencie błąd, że jest tego czujnika, no to wiadomo, że ja
mając troszeczkę wiedzy, mając miernik w ręce, nie lecę w pierwszej kolejności, żeby zakupić taki czujnik, tylko staram się sprawdzić, co oby na pewno mogło się nie wydarzyć innego, oby nie po prostu czujnik, który może być drogi, bo zazwyczaj czujniki są drogie, chyba że kupujemy gdzieś to z odzysku, co nie zawsze świadczy o tym, że jest czujnik dobry, bo mógł być pęknięty, rozszczelniony i tak dalej, bla bla bla, ale to nie o tym dzisiaj mowa. W każdym bądź razie może się okazać taka sytuacja, że równie dobrze nasz przewodnik gdzieś tam, który sobie wchodzi gdzieś tam do listewki, leci sobie do naszego komputera gdzieś tam po drodze, zgubił sobie izolację i zaczyna przywierać do masy. No to sytuacja już jest inna. Ale gdy taka sytuacja nie jest, tylko mamy problem z czujnikiem, to musimy dotąd wypinać czujniki, wpinając miernik w sobie w któryś tam czujnik, aż pojawi się nam faktycznie te 5 V. Gdyby się okazało, że porozpinaliśmy czujniki wszystkie, nie mówimy tutaj, słuchajcie, o rzeczy takiej jak na przykład elektrozawór, czy powiedzmy drugi elektrozawór, bo to są rzeczy wykonawcze, one nie posiadają 5 V, ale może się okazać już na przykład nasz przepływomierz powietrza, który te 5 V faktycznie jako zasilanie dostaje i tym zasilaniem się niestety bazuje, tak jak i bazuje się względem masy, tak bazuje się względem zasilania. I ten sygnał może być różny, słuchajcie, on może być w formie nieliniowej, w formie liniowej, może to być w formie jakiegoś wykresu, w zależności od tego, jaki jest to zamontowany czujnik, ale tego dzisiaj nie poruszamy, żeby za bardzo nie zamotać. W każdym bądź razie rzecz jest jaka. Dzisiejszym filmem chcę Wam uświadomić możliwość taką, że może się zdarzyć sytuacja taka, że jeden z czujników przywiera Waszą instalację zasilającą inne czujniki, czyli ty 5 V odkłada się już gdzieś tam na masę, robi się spadek napięcia potężny i zaczynają nasze czujniki wariować. Więc nie lecimy do sklepu od razu, tylko w pierwszej kolejności sprawdzamy, czy oby na pewno nasz czujnik nie ma napięcia zaniżonego. Jeżeli ma zaniżone napięcie, próbujemy ustalić, wypinając inne czujniki, który z czujników mógł zrobić nam psikusa, bo taka rzecz mogła być. No i teraz rzecz jest jaka? Dla tych, którzy dotrwali do tego końca, zobaczcie. To jest czujniczek indukcyjny, elektromagnetyczny, położenia wałka rozrządu. Jest to czujnik, który posiada tylko i wyłącznie 2 piny. No i ktoś by mi w tym momencie mógł zarzucić i powiedzieć, no chłopie, przecież taki czujnik absolutnie nie dostaje za pin napięcia, dlatego że on sam generuje napięcie. No i otóż tu małe rozczarowanie. Jest to, czy nie mam w tym momencie miernika pod ręką, natomiast gromadzę tego typu rzeczy, żeby się właśnie dzielić z Wami. Jest to czujnik, który w instalacji samochodowej dostawał 5 V jako napięcie stałe, i on sobie na drugim pinie generował już tam jakieś tam napięcie, czy generował sobie impulsy w formie jakiegoś tam wykresu, które komputer nasz odczytywał. Nie mówimy ten, bo to było z innego pojazdu, ale niestety ten czujnik został przywarty do masy obudowy. Bo tak jak widzicie, on ma korpus metalowy. Równie dobrze może się okazać sytuacja taka, że nie ma korpusu metalowego, tylko jest oczko na przykręcenie na śrubkę, no i ktoś by powiedział, no chłopie, przecież taki czujnik nie ma prawa być pęknięty. Pęknięty, no może ma prawo być, jeżeli ktoś go przeciągnie, ale nie ma prawa przywierać. No i tutaj małe sprostowanie z praktyki, bo wiedzcie, czy wiecie bardzo dobrze o tym, że wiedzy Wam nikt nie będzie chciał przekazać, jeżeli on ją zdobył. A na kanale tutaj ją, jeżeli będziecie chcieli, to ją wychwycicie. W każdym bądź razie, bardzo często oczko, które jest do montowania czujnika, mocowania, montowania czujnika, z przykręcania, posiada pierścień metalowy. Ten pierścień metalowy bardzo często, gęsto, oprócz pierścienia, czy oprócz znaczenia pierścienia takiego, żeby nie przeciągnąć uchwytu, żeby nam nie pękł, bardzo często, gęsto jest tak, że on ekranuje nasz czujniczek po to, żeby nasz czujnik jako czujnik na przykład elektromagnetyczny nie głupiał, nie generował jakiegoś innego pola magnetycznego, tylko i wyłącznie to, co powinien generować ze względu na to, że on jest czujnikiem na przykład z tworzywa jakiegoś i nie jest w metalowej obudowie. Ale tak jak ten na przykład czujnik już tutaj, ten, on przywarł względem masy, no i niestety poległ sobie, tak jak i poległ kiedyś
na tym pacjent. W każdym bądź razie tym oto filmem chciałem Wam przedstawić sytuację, która może się Wam zdarzyć praktycznie rzecz biorąc w każdym pojeździe, czy to będzie diesel, czy benzyna. Pamiętajcie jedno, czujniki to nie jest jakieś cudo z kosmosu. Jeżeli są trzy przewody, jeżeli nawet czujnik posiada wewnątrz elektronikę, to musimy zdawać sobie z tego sprawę, nie znając jego struktury, nie jesteśmy w stanie w tym momencie w ciemno odpowiedzieć, jaki czujnik na jakiej zasadzie działa. Może mieć elektronikę wewnątrz zamontowaną, ale to tylko i wyłącznie po to, żeby przekształcić nasz sygnał, na przykład ciśnienia, który wywiera na membrankę, na sygnał analogowy i wysłać go do komputera. Bo wiadomo, że jeżeli czujnik jakiś na przykład by miał odczyt ciśnienia, czy powiedzmy powietrza, to wiadomo, że on pewne wartości musi zamienić na wartości, które będą przesyłane do komputera, a producenci, żeby nie puszczać magistrali, czyli nie utrudniać życia, bo tak to musielibyśmy ciągnąć przy pełnej magistrali dwa przewody komunikacyjne do komputera, więc ograniczamy się z tym i prościej montujemy czujniczek, który po jednym przewodzie wysyła sobie sygnał do sterowania, czyli powiedzmy do informacji dla komputera. Także tym oto filmem macie rzecz naprostowaną. Gdyby się Wam czasem zdarzyła sytuacja tego typu, to zasięgniecie takiej porady z tego kanału i już będziecie wiedzieli, że ułatwi Wam to na pewno życie i na pewno ułatwi Wam to diagnozę przy usterkach. Także póki co na razie dziękuję za oglądanie filmu. Jeśli ktoś uznał, że stracony czas, to przepraszam. Jeżeli ktoś skorzystał z tego i wyciągnął jakieś wnioski, że się mu to przyda, liczę na łapeczkę w górę oczywiście, subskrypcję klikamy, jeśli mamy życzenie. Ja nie namawiam, ale przekonacie się sami, że to pomaga w życiu codziennym. W każdym bądź razie póki co jeszcze raz dziękuję, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.